takiej wdzięczności mężczyzn w naszej gminie, że kochają swoje kobiety. I za to również Wam jesteśmy wdzięczni. Chcielibyśmy dzisiaj również w naszej gminie, na tym wieczorze, z okazji dla kobiet, Wam podziękować za tę nutkę ciepła, za tę troskę, za cierpliwość. Po raz trzeci w naszej gminie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Łomackim Stowarzyszeniem Rozwoju oraz Biblioteką Publiczną organizujemy taki wieczór z okazji Dnia Kobiet. Pierwszy, kiedy taki wieczór został zorganizowany 3 lata temu, no tutaj byliśmy bardzo zaskoczeni frekwencją, ponieważ odbył się w sali Goku, niewielkiej, małej, która pękała w szwach, a mężczyźni niestety, no tutaj smutkiem musieliśmy patrzeć, jak stoją na korytarzu podczas tego koncertu. Dlatego postanowiliśmy rok temu przenieść ten dzień, Dzień Kobiet, organizowany w gminie, właśnie tutaj do hali sportowej Zespołu Szkół w Łomazach. I w zeszłym roku rzeczywiście zaproszony był Cezary Żak, więc to wydarzenie wpisuje się już taki w kalendarz imprez w naszej gminie. W tym roku również będzie się koncert dwóch wykonawców, którzy zaprezentują się właśnie za chwilę. Jednocześnie będziemy dla pań chcieli zorganizować taką niespodziankę na koniec tego wieczoru, a mianowicie losowanie upominków. Każda pani, wchodząc właśnie tutaj do sali, otrzymuje numerek, który potem będzie losowany i można utrzymać właśnie upominek. No i to jest piękny dzień, wyjątkowy w roku, kiedy zazwyczaj panie są bardziej uśmiechnięte niż na co dzień i to jest dla nas bardzo miłe. No i my również w gminie chcemy podziękować wszystkim paniom za te ciepło w domu, za tą troskę, za cierpliwość, za ten czasami codzienny posiłek, który może nie dostrzegamy, ale przede wszystkim za to, że są, bo bez nich nie byłoby nas przede wszystkim. Dzisiaj chcielibyśmy Wam wspólnie życzyć dobrego wieczoru i miłego spędzonego czasu. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście. Yeah.
Ostatnia myśl, jak zawsze mija.